To jest ten zawód, bez którego nie byłoby nikogo innego na tym świecie. Teraz dostają najwyższy awans, ale pracowali na niego długie lata. To jest takie ukoronowanie mojej pracy, zwieńczenie jakby moich lat działania jako nauczyciel, tym bardziej, że ja dość późno zrobiłam ten awans, bo 16 lat po mianowaniu, więc jest to tutaj dla mnie taki ogromny sukces. W sumie najwyższy awans zawodowy, a więc stopień nauczyciela dyplomowanego, uzyskało 700 nauczycieli z Wielkopolski. To nauczyciele pracujący na terenie miasta Poznania, w powiecie poznańskim oraz w 7 innych wielkopolskich powiatach. W nowym roku szkolnym będą mierzyć się z różnymi wyzwaniami. No bez wątpienia jest to dostosowanie się do zmiany podstawy programowej. Tutaj braku zadań domowych też. No i dla polonistów wyzwaniem będzie też wprowadzenie nowych reguł ortograficznych. Dla mnie, jako dla nauczyciela języka polskiego, który uczy również języka polskiego uczniów z doświadczeniem migracji, tym największym wyzwaniem będzie właśnie praca z takimi uczniami. Tymczasem u progu roku szkolnego w wielkopolskich szkołach najbardziej poszukiwani są nauczyciele przedmiotów ścisłych oraz psycholodzy. W tej chwili mamy w bazie 1193 oferty, przy czym trzeba zaznaczyć, że niektóre z tych ofert są już nieaktualne, a niektóre po prostu za chwilę wygasną. Gdzieś jeszcze trwają rekrutacje, więc rzeczywista liczba jest niższa niż te 1193. Kurator przyznaje, że należy przywrócić prestiż temu zawodowi. W minionym roku podwyżki dla nauczycieli wyniosły 30%. Było na pewno bardzo ważnym sygnałem w kierunku środowiska nauczycielskiego, który pokazał, że dobro nauczycieli, nie tylko uczniów, ale również nauczycieli, leży władzom na sercu. Natomiast no, nie ukrywam, że liczymy jeszcze na kolejne kroki i te związane z finansami, ale nie tylko, również z jakością, komfortem naszej pracy. Uważam, że należy mi się to, szczególnie jakby patrząc na to, że ja jestem polonistą, zresztą w ogóle wszyscy przedmiotowcy, mamy sporo pracy, nasza praca nie kończy się w szkole. Pytane przez nas nauczycielki mówią, że wykonują swój zawód z powołania. Jak zmieniła się szkoła oraz uczniowie na przestrzeni lat? Już pracuję prawie 30 lat, więc mogłam zaobserwować sporo zmian i jest ona z pewnością w tej chwili z korzyścią dla ucznia. Uczeń stał się bardzo podmiotowy w tej naszej obecnej szkole. Z zupełnie innymi problemami stykałam się na początku mojej drogi zawodowej, a z zupełnie innymi wyzwaniami spotykam się teraz, więc absolutnie tak. Młodzież bardzo się zmienia, zmieniają się problemy, z którymi musimy sobie radzić. Nauczyciele i uczniowie powrócą do szkół za 5 dni w najbliższy poniedziałek. Kamil Kwiatkowski, Puls Dnia.